Witam serdecznie, pokażę jak przygotować jajecznicę zapiekaną w bułkach. Do przygotowania będziemy potrzebowali 4 bułki na hot dogi, 1 pęczek szczypiorku, 4 jajka, 100 g sera żółtego startego na tarce o średnich oczkach, 4 łyżki śmietany 12 lub 18%, 100 g szynki, sól, pieprz do smaku. Najpierw przygotuję sobie składniki na jajecznicę, umyty szczypiorek drobno kroję. Szynkę kroję w drobną kostkę. Teraz do miski przekładam jajka, dodaję śmietanę i je roztrzepuję. Do roztrzepanych jajek dodaję szczypiorek, szynkę, ser żółty, doprawiam solą i pieprzem, dokładnie mieszam. Teraz przygotuję bułki, górę bułki nacinam i wybieram miąższ. Wybrany miąższ dodaję do jajek i dokładnie mieszam. Tak przygotowaną masą napełniam bułki i układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Blachę z bułkami wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Bułki będę zapiekała około 15 minut, tak żeby jajka się ścięły. Jajecznica w bułkach jest gotowa, życzę smacznego.